Dzień dobry. Dzisiaj mam okazję przeprowadzić wywiad z panem prezesem Januszem Korwin-Mikke, Ja się witam. który jest deistą. Może przypomnijmy, czym jest deizm. Jest to pogląd, według którego Bóg jest stwórcą, ale nie ingeruje w swoje stworzenie. I za najstarszą szkołę, która wyznawała deizm, należy uznać epikurejczyków. Potem był popularny w XVIII wieku, szczególnie we Francji i w Stanach Zjednoczonych. A więc może zacznijmy od pytania, w jakiej wierze został pan wychowany i kiedy zaczął się pan określać jako deista? Ja jestem formalnie rzymskim katolikiem z metryki, że tak powiem, także to nie ma sprawy. Natomiast historycznie to chyba najlepiej to ujął Voltaire, który oświadczył, że gdyby Boga nie było, należałoby go wymyślić. Ja myślę, że Bóg istnieje, czy jest wymyślony, czy nie, to nie. Bóg wiadomo, że istnieje i tyle. I co przekonało pana do tego deizmu? Znaczy, przestałem wierzyć w bardzo miłe legendy robione przez różne religie. Tu trzeba od razu powiedzieć, że ja przynajmniej z dużą powagą traktuję religie chrześcijańskie, z uwagi na to, że są to jedyne religie, które podają prawidłowo proces powstania życia na Ziemi. Wszystkie inne zaczynają z reguły od tego, że Bóg stworzył człowieka, dał mu coś, na co nie wszystko. Jedynie Biblia podaje poprawny proces, najpierw światło, prawda, rozdzielił od wody, od mórz, prawda, i tak dalej. Na końcu stworzył człowieka. Na końcu stworzył człowieka, także to jest Czyli odrzucił pan legendy, jak pan no, mówi. Tak, bo one są bardzo miłe, te historie. No, oczywiście należy, jeżeli ktoś chce ratować przekaz biblijny, no oczywiście nie można traktować go dosłownie. No. Trudno tworzyć coś pierwszego dnia, jak jeszcze nie było dnia i nocy, w związku z czym to jest, no, należy to traktować tak umownie, prawda? A Biblię właśnie traktuje pan tylko pod względem historycznym, czy językowym, czy religijnym również? Należy znaczy, traktuję go jako świadectwo i jedno ze świadectw, które może naprowadzić na to, jak to jest, bo powiedzmy sobie jasno, no, sens deisty polega na tym, że on wierzy, że istnieje Bóg, prawda? Natomiast pani powiedziała, że my wierzymy w to, znaczy my, ja mówię za siebie, że Bóg nie ingeruje. A skąd my wiemy, czy ingeruje, czy nie ingeruje? Nic nie możemy wiedzieć o istocie Boga, bo Bóg jest poza zakresem naszych pojęć. No a jednak te historie w Biblii? No więc co jest całkiem możliwe, pani, no, może zacznę od innego końca ten wywód. Otóż nikt nigdy nie udowodnił, nie udowodni, że Bóg istnieje, ani nikt nigdy nie udowodni, że Boga nie ma. No, nie da się udowodnić, że Boga nie ma. No, jak udowodnić, czegoś nie ma? Prawda? Jest to nie do udowodnienia. Tak samo nie można udowodnić, że Bóg istnieje. Niech Państwo wyobrazi, na przykład, że pojawi się tam niewiasta na tronie, prawda? 12 węży naokoło niej, gromy, coś tam, powodzie, trzęsienia ziemi. No i a uparty ateista powie, że to istoty z Marsa przyleciały, mają wspaniałą technikę, przeczytały Biblię i urządzają nam przedstawienie, żeby się z nas pośmiać. Jak pani udowodni, że to nie jest prawda? Także nie ma możliwości udowodnienia, że nie istnieje. W związku z czym, jako przedstawiciel austriackiej szkoły filozofii, nie zajmuję się problemami, których się nie da rozwiązać w ten czy inny sposób. Natomiast no, skąd się wzięła Biblia? Może na przykład istoty z innej planety przyleciały i że powiem, wręczyły, czy powiedziały coś tam, bo potrzebowały, powiedziały coś tam i jednemu plemieniu w Palestynie, coś tam. I stąd się wzięła to. Nie do końca zrozumieli, nie wiemy skąd się wzięła, jest bardzo interesujące i nie można tego faktu usuwać, bo ja mam ogromny szacunek dla faktów. A według pana kosmici byliby bardziej prawdopodobni niż takie słowo Boże? Wie pani, to no, o prawdopodobieństwach w tym zakresie trudno mówić. Jest taka słynna historia profesora Wolniewicza o prawdopodobieństwie. Ja się że zaklina, że to nie jego, ale to jest rok tam, 60. któryś. I ten. I
na kościele, gdzieś na Nowolipkach chyba, wśród ludu, wiesz, że na kościele pojawiła się Matka Boska. No i było wielkie poruszenie wśród studentów również, że Matka Boska się pojawiła. No i profesor Wolniewicz przyszedł akurat na ten zajęcia i mówi: słuchajcie, gdybym ja wam powiedział, że rzeczywiście na tym kościele się pojawiła Matka Boska, to połowa z was poleci, żeby to sprawdzić. A jeśli bym wam powiedział, że po dachu Komitetu Centralnego w Warszawie spaceruje towarzysz Gomułka, to byście się tylko roześmieli. A przecież to drugie zdarzenie jest obiektywnie znacznie bardziej prawdopodobne niż to pierwsze. To może jak definiuje Pan Boga w takim razie? A to jest bardzo dobre pytanie. Ten świat coś stworzyło. To coś, co stworzyło ten świat, nazywamy Bogiem. Koniec dyskusji. Okej. A czy modli się Pan? Nie, no nie widzę żadnej przesłanki, żeby sądzić, że Pan Bóg, który jest istotą tak potężną, że stwarza świat, żeby ten Pan Bóg zależało na tym, że ja się modlił albo nie. To może być, nawiasem mówiąc, dobra higiena psychiczna dla człowieka, prawda? Jeżeli człowiek, chrześcijanin, wierzy w Boga i się modli, prawda? Dzięki czemu się modli, to zdaje się lepszy i tak dalej. Mm. Czyli deiści nie modlą się i też nie stosują się do 10 przykazań na przykład? Nie wiem, co robią inni deiści. Natomiast zwracam uprzejmie uwagę, że 10 przykazań to nie jest tylko charakterystyczne dla chrześcijaństwa. Mniej więcej te same przykazania są w innych kulturach, tam w japońskiej czy w innych. Także one wynikają z pewnej ewolucji. Po prostu narody, które przestrzegały pewnych zasad moralnych, się rozwijały, a te, które ich nie przestrzegały, na przykład wyznawały zasady, czy się stoi, czy leży, 2000 się należy, to ginęły. Na przykład Janie Navajo na przykład mają taką zasadę, że nie ma u nich konkurencji, jest wyłączona i jeżeli dwóch Indian Navajo stoi przy tablicy i robią to samo zadanie, nauczycielka sobie zrobi, który to był pierwszy, to ten drugi pierwszy nie napisze ostatniej litery, tylko czeka, aż ten drugi też skończy. Oni muszą skończyć równo. I to jest idealny komunizm. Jak widać, Indianie Navajo dlatego żrą pędraki, a my latamy do gwiazd, bo wierzymy w inne zasady moralne, współzawodnictwo. Także ja w to wierzę, natomiast czasami jest tak, jak i w ewolucji, prawda? Człowiek ingeruje czasami, tworzy rasy psów, etc. sztucznie. I wielcy twórcy religii, typu Mojżesz, prawda, czy Chrystus, czy coś tam, coś tam usprawnili, prawda, nie czekając na ewolucję. Przykład chrześcijaństwa pokazuje, że ta wiara się bardzo z dużym sukcesem rozprzestrzeniała, a potem po poprawce protestanckiej rozwijała się jeszcze chyba lepiej. Czyli czy jako deista wierzy Pan, że Bóg stworzył świat i stworzenie, a potem tak jakby odstąpił od tego, że dlaczego Bóg miałby pozostawiać swoje dzieło? Dlaczego odstąpił? No jeżeli Pani na przykład robi eksperyment z myszami Kaluna, prawda? Zna Pani eksperyment z myszami? Nie? Jaki eksperyment z myszami? To jest bardzo słynny eksperyment. Mianowicie zrobiono tam kilkaset myszy, nie pamiętam ile dokładnie. I założenie eksperymentu to, że one są w zamkniętym pomieszczeniu, ale dostają wszystko, co chcą. Mają zapewnione wszystkie. I efekt był taki, że po tam chyba 26 czy 30 pokoleniach one wszystkie wyginęły, było im za dobrze. Zaczęły umierać na otłuszczenie, pojawiły się homoseksualnie wśród nich, no w ogóle zaczęły się objawy nadmiernego dobrobytu. Brak walki o byt, brak konkurencji i one po prostu wyginęły. Być może Pan mógł robić taki eksperyment. Nie wiem, skąd ja mogę wiedzieć, co robi Pan Bóg? Przy poczęciu Bóg daje nam duszę i to nie jest ingerencja? No, dusza to jest raczej odwrotnie. To my jesteśmy w duszy, a nie dusza w nas. Czyli nie mamy duszy? Nie, dusza ma nas. Niech Pani sobie wyobrazi, że Pani jest na kartce papieru, prawda? I Pani sobie w kartce papieru się porusza, nie? Jak Pani zobaczy przekrój przez kartkę papieru, tak? Jeżeli pani zobaczy przekrój, rakiety,
jak ona przezywała przez płaszczyznę, to pani zobaczy punkt, potem kółko, potem coraz większe kółko, coraz większe kółko, potem mniejsze kółko, prawda, na końcu tak jak chcesz. No i my przechodzimy przez świat, nasza dusza przechodzi przez świat i my jesteśmy tylko przekrojem naszej duszy. To, czym pani jest teraz i czym pani będzie za 2 godziny, to jest po prostu, będzie pani w innej płaszczyźnie, będzie pani już. Któregoś dnia zniknie pani z tego świata. Cała pani przejdzie. Przez ten czwarty, bo to jest czwarty wymiar. Tutaj pani ma w trzecim wymiarze, nie? Pani przejdzie przez czwarty wymiar w całości. No i ten. A co pan jako deista sądzi o Jezusie Chrystusie? Czy należy traktować tylko jako postać historyczną, czy był Synem No Bożym? Jezus jest postacią historyczną całkowicie. O ile pamiętam, a chodzę często do kościoła, bo moja żona jest katoliczką, więc i odpowiednia modlitwa brzmi, nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Jezus Chrystus też był dzieckiem Bożym, nawet dość wyjątkowym, bo nawet cuda podobno czynił, więc to, natomiast jak to było naprawdę, to nie wiem, bo to było dawno, ale. Czyli wierzy pan, że Jezus był Synem Bożym, czy po prostu pod względem? Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. No ale to jest W trochę pewnym różnica sensie. między dzieckiem Bożym a Synem Bożym i wręcz Droga Bogiem. pani, no. Czy ma być brutalny? Może pan Mój być. brutalny, no to musimy zbadać DNA Jezusa. Na Saunie Turyńskim, podobno są Turyńskim, to chyba. A co uważa pan o cudach, opętaniach? Nie wierzy pan w nie? Czy da się to wytłumaczyć nauką? Opętania się dają normalnie wytłumaczyć. Opętani są. Istnieją również na przykład. Japończycy też mogą być opętani. I są leczeni z tego opętania bez egzorcyzmów, albo nie są wyleczeni. To różnie bywa. Wiara jest bardzo silną rzeczą. Jeżeli ludzie wierzą, że egzorcyzmy pozwalają uleczyć opętanie, to one leczą. Placebo, że tak powiem. Bardzo, bardzo. A czy wierzy Słyszałem, pan, że że. ilość egzorcystów rośnie ostatnio. Zapotrzebowanie rośnie na egzorcyzm. A czy wierzy pan, że szatan istnieje? Że taki ktoś jak szatan. Znaczy, wie pani, no, jeżeli Pan Bóg stworzył świat, no, to mógł stworzyć z szatanem albo bez. To jest jego wybór. Nie wiem, czy on stworzył szatana jako takiego. Są w filozofii dyskusje, czy zło jest tylko brakiem dobra, czy zło jest postaciowane. Ja się w tego typu dyskusje nie wydaję, szczerze mówiąc, bo nie sądzę, żeby z tych dyskusji cokolwiek sensownego mogło wyniknąć. Moim zdaniem istnieje to, co nam zagraża, to nie są siły szatana. To są siły szatana. To jest po prostu zakodowana w nas jakaś chęć zagłady. Być może. To jest tak zaprojektowane przez naturę, czy przez Boga, jak pani chce. No. Tak zaprojektowane, że jak jesteśmy zanadto rozwinięci, to wtedy musimy zginąć. Po to, żebyśmy nie zaczęli, jak wiem, robić eksperymentów kosmicznych i psuć tego ładu, prawda? Być może nie jest dobrze, jak jesteśmy za na to rozwinięci. Być może Pan Bóg tak to zaprojektował, że nie życzy. Wie, tylko stajemy się zbyt bogaci, zbyt potężni, zbyt tego, no to różne powody, na przykład, być może ten pojawiający się coraz częściej homoseksuali, być może są 2 pokolenia, 99% to będą homoseksualiści, że coś wymrze. Czy zdaje sobie Pani sprawę, że na przykład o prawie połowę zmniejszyła się w nasieniu liczba plemników męskich. Być może natura chce nas wykończyć po prostu. Uważa, że Być nas może. jest dużo. Także tutaj chyba zgadzam się z chrześcijanami, że niezbadane są wyroki boskie. Ja Dobrze. uważam, że są jeszcze bardziej niezbadane. Możemy skończyć na tym, że niezbadane są wyroki boskie. Zgadza się. Dziękuję bardzo panu za wywiad i Dziękuję. zapraszam do oglądania kolejnych wywiadów, kolejnych filmików.